Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na dwa tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanu. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż po witającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanię. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku zajmę się wreszcie uczciwą pracą. Opowiem o tym, jak ubrać się na motocykl, zjadę górskimi serpentynami do pięknego Kotoru, odwiedzę turystyczną Budwę i przyrządzę kolację Bebkowi. Lubicie horrory i opowieści o ciemnych mocach? Wiele z nich zrodziło się właśnie na Bałkanach. To tutaj po raz pierwszy zaczęły krążyć historie o wampirach, na długo zanim Bram Stoker wydał w 1897 roku słynnego Drakulę. W Czarnogórze to dziś wierzą w istotę o nazwie Tenak, nieumarłego krwiopijcę, który może przybierać postać szczura. To również tutaj raz na jakiś czas można ponoć ujrzeć psoglawa, jednookiego potwora o ludzkim ciele, końskich kopytach, psiej głowie i żelaznych zębach, który żywi się trupim mięsem. Takie opowieści tylko zaostrzają mój apetyt, więc zacznijmy ten odcinek od jedzenia. Najstarsza restauracja w okolicy i prawdopodobnie najstarsze wędzone szynki w okolicy. Sądząc po zapachu, mają jakieś 400 lat. Pamiętają jeszcze okres spalowania Jagiellonów. Natomiast tutaj cokolwiek to jest i ktokolwiek był do tego przykuty i za jakiekolwiek przewinienia na pewno cierpiał. A to, moi drodzy, jest po prostu całkiem współczesna wódeczka. No, ale jako kierownik niestety nie mogę ulec pokusie. Tu zrobię sobie kanapkę. I bum! Już jak mi matka takie do szkoły robiła, to wyrzucałem po drodze, a teraz muszę za nie płacić. Taka karma, skoro mowa o jedzeniu. Ciao, ciao w ogóle. Bo ja tak mówię, sympatyczne twarze, uśmiechnięte, to nasi muszą. Już będą zawracać gitarę. Nie, no to... Ale chyba wymagam tutaj państwa, żeby się zobaczyli. Tak, wymagamy. Oto moja ekipa. Z miłej podróży. Dzięki, uważajcie na siebie. Wielu wrażeń. Wzajemnie. Dokąd się wybieracie? Byliśmy teraz z mauzolum Władyki Czarnogórskiego. To jest Peter II Piotrowicz Niegorz. Okay. To jest taki lokalny poeta, reformator, żył w XIX wieku. No i bardzo ważne miejsce dla Czarnogórców. To jest właśnie na szczycie i z góry zobaczycie 75-80% kraju. A to wy motorami, tak? Wyprawa? No to kolejna trasa, bardzo fajna widokowo, macie super, wokół Jeziora Szkoderskiego. I tam jest trasa wzdłuż jeziora, jakbyście jechali, to jest punkt widokowy Pawlowa Strana, tam ryje Karcornojewica, czyli taka bardzo charakterystyczna podkowa. Rzeka taka wzgórze otacza, więc stamtąd taką starą drogą można przejechać. Jest kawiarnia, bardzo fajnie położona. Co się dzieje w podróży, kiedy zjadasz posiłek w najstarszej przydrożnej knajpie w okolicy i przy płaceniu rachunku okazuje się, że nie masz przy sobie ani złotówki, a karta nie działa? Rozliczasz się w inny sposób z właścicielem. Dobrze, że przynajmniej była taka opcja. Zawsze powtarzam, że motocykl na drodze lubi jak
Jeździec daje mu miodu. Ale skąd ma wziąć ten miód? No właśnie stąd. Zauważyłem, że prawdziwi adwenczerowcy na motocyklach się stylizują, zakładając sobie te kołnierze z szyi na głowę. I teraz też tak zacząłem chodzić i mam nadzieję, że wzbudzę dzięki temu większy respekt na szosie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy motocyklowe, to często w listach do redakcji, na kartkach pocztowych zadajecie pytanie, czy wam nie jest w tych ubraniach za zimno albo za gorąco. Odpowiedź brzmi, jak zawsze to zależy, bo rzeczywiście w motocyklizmie szeroko rozumianym równie ważne jak sam motocykl są ciuchy, które dobiera się do określonych warunków jazdy i często wiele z nich ma kilka warstw. Na przykład membranę przeciwdeszczową i podpinkę, która jeszcze dociepla w chłodniejsze dni. Natomiast bardzo fajnym rozwiązaniem, którego aktualnie nie mam na sobie, bo nie jest tu potrzebne, jest kamizelka z cienką warstwą puchu, która dodatkowo ma możliwość dogrzewania się elektrycznego. Wystarczy ją podłączyć do powerbanka i dzięki temu przez kilka godzin jest tam cieplutko, jakbyśmy się grzali elektrycznym kocykiem. Więc to jest bardzo istotne. Po drugie, ważne jest to, żeby ciuchy motocyklowe miały odpowiednie protektory, czyli takie wzmocnienia, które przy ewentualnym odpukać upadku spowodują, że nie zamienię się w zombiaka bez skóry. No i często początkujący motocykliści popełniają błąd, kupując na wyjazdy motocyklowe tak zwane zbroje, czyli coś, co próbują zakładać na zwykłe ubranie. To nie jest dobry pomysł, zbroja jest ok do jazdy enduro w terenie, natomiast przy jeździe po asfalcie podczas wypadku najczęściej dochodzi do tarcia, a nie do uderzenia. Samo uderzenie to nie jest jeszcze największy problem, tarcie jest problemem. No i ciuchy motocyklowe mają to tarcie jak najdłużej wytrzymać, mają się nie stopić, nie porozdzierać, tak jak zwykłe dżinsy, więc to, co wygląda na zwykły spodzień, zwykłym spodzieniem nie jest, przynajmniej w teorii. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego sprawdzać. Oczywiście doświadczeni motocykliści mają swoje sprawdzone odzieżowe patenty, ale naszą podróżą chcemy inspirować również tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jednośladami. A dobrze dobrane ciuchy to nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Podstawą jest idealnie dopasowany kask. Jeśli będzie za luźny, twoja głowa będzie w nim latać jak ziemniak w garnku, a jeśli będzie za ciasny, to podróż szybko zamieni się w chińską torturę. Osobiście najbardziej lubię kaski szczękowe, które można otworzyć podczas powolnej jazdy i cieszyć się wiatrem na twarzy. Oprócz tego trzeba pamiętać o odpowiednich butach, czyli takich, które mają specjalne wzmocnienia chroniące staw skokowy oraz o odpornych na ścieranie rękawiczkach. No i najważniejsza rzecz. Na motocykl lepiej ubrać się za ciepło, niż marznąć podczas jazdy. Adam Mickiewicz, późny poemat pomiędzy dziadami a tymi drugimi, kiedy napisał, gdy Prokop włoży do ust żelka, następnie na grzbietego wskoczy kamizelka. Więc czas, żebyśmy poszli za głosem wieszcza. Shimmy, shimmy, ja, shimmy, ja, shimmy, yeah. Proszę o nawet taki stary powerbank, co go operator już nie chciał i wyrzucił, jak go wziąłem z rowu. Nie operatora, tylko powerbanka. Chociaż operatora w sumie też parę razy z rowu brałem. Się włącza, o. Robi się pyk, pali się na czerwono i teraz będzie mi ciepło. O, już mi ciepło. Tu możemy regulować sobie nawet, z jaką siłą mnie grzać. Czy z siłą chłodnego wodospadu, czy z siłą gorącego piekła. Oczywiście, wybieram piekło. Ale pilutko. Mógłbym tak jechać i bez kurtki. No ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się nazwa Czarnogóra? Okazuje się, że wcale nie od koloru skał, lecz bardzo gęstych, ciemnych lasów, które można zobaczyć m.in. w Parku Narodowym Lovcen, widocznym w drodze do naszej następnej destynacji.
a jest nią Kotor, jedno z najpiękniejszych i najbardziej spektakularnie położonych bałkańskich miast. Zatoka Kotorska, zwana Bokką, przypomina majestatyczne norweskie fiordy, choć w sezonie letnim temperatury są tu zdecydowanie wyższe. Tym razem Juliusz Słowacki. Jeśli tylko masz motor, przyjedź na Kotor. Krótki wiersz, ale mało znany, natomiast Kotor rzeczywiście robi niesamowite wrażenie, tak wielkie, że okulary parują. Prawda? Norwegia ma swoją drogę troli. Teneryfa, wąwóz Maska. Rumunia, trasę transfogarską. A najlepsze serpentyny w Czarnogórze stanowią fragment drogi P1 prowadzącej z gór do położonego w nadbrzeżnej dolinie Kotoru. Jeśli istnieje raj dla motocyklistów kochających zakręty, to prawdopodobnie wygląda on właśnie tak. Wjeżdżając do miasta, warto wybrać moment, kiedy do portu akurat nie przybija jeden z gigantycznych wycieczkowców, bo inaczej utoniemy w tłumie turystów. Dlatego to miejsce najlepiej smakuje poza sezonem letnim, kiedy można cieszyć oczy cudami przyrody, a nie cudakami walczącymi o najlepsze selfie. Przez 400-lecia Kotor był we władaniu Republiki Weneckiej, stąd lokalna architektura bardzo przypomina to wodne włoskie miasto. Warto wspomnieć, że okolica Zatoki Kotorskiej pełna jest też innych uroczych miasteczek, wartych odwiedzenia, takich jak Lipci, Morini, Petrast czy Risan. Gdziekolwiek się zatrzymacie, na pewno nie będziecie żałować, zamawiając lokalnie złowionego labraksa oraz kieliszek białego wina z czarnogórskiego szczepu winogron zwanego Kstać. Smacznego! Następny przystanek naszej podróży to Budva, zwane również Miami Czarnogóry. I coś w tym jest, bo to najbardziej turystyczny zakątek wybrzeża, co wcale nie znaczy, że brzydki. Całują się. Moja refleksja po chwili kręcenia się po Budwie jest taka, że ze starówkami jest jak z małymi dziećmi. Wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. Czarnogóra, która uwiodła nas swoimi dzikimi i nieuznanymi krajobrazami, krowami, kozami i innymi zwierzętami przechadzającymi się wolno-wybiegowo, ma też swój kurort, który jest oczywiście wysoce cywilizowany i przez to dla mnie przynajmniej trochę mniej atrakcyjny. Kurort nazywa się Budva, leży nad morzem i jak to nadmorski kurort składa się głównie z plaż, starówki, pamiątek i polskich wycieczek. O dominację tutaj w tym regionie Morza Adriatyckiego. Podoba mi się to, że można się w tym miejscu otrzeć o kogoś sławnego, ponieważ nieopodal znajduje się wyspa świętego Stefana, gdzie przez wiele lat koczowali gwiazdorzy i gwiazdorki Hollywood, parzyli sobie kawę w głośnych ekspresach, a teraz prawdopodobnie wybrali sobie trochę inną destynację, bo coś, co kiedyś było cichym, odosobnionym miejscem, stało się dość tłumnym obiektem licznego, masowego zwiedzania. Siedzimy w knajpce na budwiańskiej starówce. Jak gdyby nigdy nic, a jeszcze całkiem niedawno, w 79 roku, te kamienie, które teraz układają się w kształt pięknych, dawnych domostw, były w rozsypce, ponieważ wystąpiło tutaj bardzo poważne trzęsienie ziemi, które niemalże zmiotło to miejsce z powierzchni. Z kilkuset domów na tej starówce ostało się w całości zaledwie kilka, a reszta była mniej lub bardziej uszkodzona. Jest jeszcze jedna rzecz, z której Budva jest bardzo słynna i to na całym świecie, a mianowicie fakt, że jest to najmniejsze miasto, w którym Rolling Stonesi kiedykolwiek zagrali swój koncert. Sprawo Budva!
Dobry wieczór! W 2007 roku Stonesi zagrali w Budwie dla 35 tysięcy osób zgromadzonych na tutejszej plaży. A 35 tysięcy osób to mniej więcej dwa razy tyle, ile wynosi liczba mieszkańców tego miasta. Więc wydarzenie komentowane po dziś dzień. Wow! Nawet lokalne psy dzielą się ze mną swoimi wrażeniami z tamtego koncertu. Mówią, wow, to było dobre. Parkowałem tutaj wczoraj, ale było późno i nie pamiętam teraz, która moja. Jakby komuś było mało parę godzin w siodełku swojego własnego motocykla, to po dojechaniu do Budwy może też posiedzieć przy cudzym motocyklu, już niekoniecznie na jego kanapie, ale na krzesełku, przy którym serwują motocyklistom z całego świata lokalne, pyszne, budwiańskie dania. No i ciekaw jestem, co przeżyły te wszystkie jednoślady, które posłużyły za dekoracje. Sądząc po wieku, mają po kilkadziesiąt lat i myślę, że nie jedno już widziały. Pewnie gorsze rzeczy niż te, które robiliśmy z Bebkiem po drodze. Czy ogień może być zimny? Czy woda może być sucha? No skoro wesołe miasteczko może być smutne, to chyba wszystko jest możliwe. Możliwe jest też to, że ruszając w podróż zapakujesz za mało bielizny. Czas więc na szybkie zakupy. Myteczki? Po ile? 2 euro? Małe. Do kogo? Większe. 2 XL. Jest dużo, dużo ciała do zmieszczenia. O, to co innego. Mogę? Ładne? Dobra. 2? 2 euro. Mama, daj 2 euro. Nie, nie trzeba, ja założę od razu. Od razu założę. O tak o. Ja, dobrze? Pała. Zawsze zabierał mi zabawki. Zawsze zabierał mi najlepsze rzeczy. No i tak zostało do dziś, ale co ja mogę? Opuszczając Budwę, kierujemy się w stronę Jeziora Szkoderskiego, które w większości leży na terenie Albanii, ale jego niewielką, choć bardzo malowniczą część można podziwiać, nie wyjeżdżając z Czarnogóry. Jednym ze sztandarowych punktów widokowych jest Pawlowa Strana, o której wspomniała napotkana wcześniej polska przewodniczka. Patrząc na ten krajobraz, można by znów zacytować Mickiewicza, tym razem ze stepów akermańskich. Wóz nurza się w zieloności i jak łódka brodzi. Ostatnim przystankiem po czarnogórskiej stronie będą dla nas okolice Podgoricy, gdzie zamiast hotelu postanowiliśmy wynająć sobie górski domek i samodzielnie przygotować romantyczną kolację. Musicie przy tym wiedzieć, że kucharzem jestem mniej więcej takim samym jak motocyklistą. Początkującym. Pachnie tutaj owieczką i świeżym domkiem. No dobra, bierzmy koszyk i róbmy zakupy, bo w górskiej chacie został biedny, głodny Bebek. A nie jestem w stanie go już karmić batonami owsianymi. Powiedział, że dzisiaj nisz. Myślę, że jak dam mu przed wieczorem liczkę czupu, to powinno go nasycić. Ile to ma kalorii?
No, 668 kalorii. To akurat na kolację będzie. Możesz sobie zmienić te gory. Waga. Jakie waga? Okej. Okay. Nie zważyłem wielkich serbskich bananów. Kiedyś za komuny, jak człowiek walczył z systemem, to podczas stanu wojennego grzał się przy takim koksowniku, uciekając przed ZOMO, a dzisiaj w takim koksowniku zrobi sobie kolację. W tej chwili Bebek przygotowuje półprodukty, oporządza barana i parę innych rzeczy, a ja, jak strażniczka ognia domowego, pilnuję ognia domowego. Bogowie gór są szczęśliwi, będą dzisiaj dla nas łaskawi. Z moim gotowaniem bywa różnie, ale przynajmniej jeden klient już jest, czeka, nie narzeka, jest pełen nadziei. Zainteresowany jest też prądem, widzę, dobrze. Wiadomo, że pod grilla musi być prąd. Nie inaczej, dlatego wasze zdrowie, moi mili. Jak Robert Makłowicz się teraz czuje. Dobrze, psy ze wsi zaczynają dawać sobie znaki, że jest wyżerka u Prokopa. Więc za chwilę tutaj będziemy mieli niezłą menażerię. Przetestujmy może kawałek tego pysznego morskiego łakocia na naszym pilocie oblatywaczu. Czarny kocie, czy jesteś gotowy na to, żeby w Czarnej Górze zjeść kawałek niezbyt czarnej krewetki? No to masz. No i co? Wchodzi czy nie wchodzi? Coś nie bardzo. To może nie jedzmy tego. Albo dajmy to Bebkowi, on zje wszystko. Będzie kłopot z poruszaniem się po okolicy, bo jeśli wierzyć przesądom, że jak przebiegnie ci drogę gruby albo i chudy czarny kot, to generalnie masz przesrane, to tych kotów przebiegających drogę tutaj jest tuzin na minutę, więc w zasadzie już w teorii powinno nas tu nie być. Więc albo możemy czniać przesądy, albo możemy jeździć alternatywnymi trasami cały czas, gubiąc się z radaru. W sumie motocykl jest po to, żeby gubić się z radaru, więc zrobimy to właśnie w ten sposób. Fajny taki domek w górach, niedaleko albańskiej granicy. Idealna sceneria do nakręcenia horroru. A już w następnym odcinku wjedziemy do magicznej Albanii, w której obalimy wiele mitów na temat tego wciąż niedocenianego turystycznie kraju. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. You can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.